Zarobki w centrach usług wspólnych kształtują się dosyć szeroko, tak? Więc od najniższych stanowisk, czyli z młodszych specjalistów, do starszych specjalistów i kierowników zespołów. Tak? W związku z tym, że branża głównie rozwijała się początkowo przez procesy finansowo-księgowe, trzymają się też terminologii. I tak młodszy księgowy może zarobić odpowiednio od 3,5 tysiąca złotych brutto w górę. Jeżeli do tego dochodzą języki obce inne niż angielski, bo angielski jest tym językiem podstawowym, to te wynagrodzenia mogą osiągnąć nawet 4,5 tysiąca złotych brutto na starcie. Tak? Starsi specjaliści około 9,5 tysiąca, 10 tysięcy złotych brutto, kierownicy zespołów od 7 do 12, rzadziej 13 tysięcy złotych brutto. Pracodawcy poszukują tych połączenia tych unikalnych umiejętności. To jest wiedzy merytorycznej, czyli znowu na przykład finanse i księgowość i języków obcych. I to znowu nie tylko język angielski, ale też i ten dodatkowy język. Grupa ta pierwsza, tak by nazwijmy to pierwszy koszyk tych języków, to takie najbardziej popularne, czyli włoski, hiszpański, francuski i niemiecki. Natomiast zdecydowanie to, co jest od kilku lat na topie, to są języki nordyckie, tak więc duński, szwedzki, norweski. Wszystko wskazuje na to, że rynek cały czas będzie się rozwijał. Przede wszystkim inwestorzy przez ostatnie lata, bo to już jest ponad 10 lat takiego dynamicznego wzrostu rynku, widzą i doceniają to, co się dzieje w Polsce i w ogóle w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Tak więc kompetencje rosną, nowi inwestorzy się pojawiają, tworząc nowe miejsca pracy.